apeluję i proszę. Proszę skorzystać z tej oferty, zarejestrować się, przyjść, zaszczepić się, bo chcemy uzyskać jak najlepszą odporność na pandemię, na COVID-19. To w naszym wspólnie interesie leży, żebyśmy jak najszybciej dokonali tych szczepień i mogli wrócić do normalności. Ta ostatnia niedziela, czyli jeden z największych hitów Jerzego Petersburskiego, wybrzmi na żywo już w ostatnią niedzielę maja podczas koncertu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Tak na scenę SOK wróci znany i lubiany cykl Filharmonia Suwałk. Gościem majowej filharmonii będzie wirtuos akordeonu suwalczanin Rafał Grząka. To absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie akordeonu i policealnego studium jazzu. Laureat niemal 40 międzynarodowych krajowych konkursów akordeonowych. Nie sposób wymienić wszystkie jego dokonania i sukcesy. Solista wystąpi w towarzystwie naszych kameralistów w bardzo interesującym repertuarze. Wśród prezentowanych utworów między innymi dzieła Astora Piazzolli, Adios Nonino, Oblivion czy Libertà. Ale nie tylko. Pojawi się również La Comparsita, Blue Tango, a nawet Tango Milonga. Koncert w ostatnią majową niedzielę rozpocznie się o godzinie 19 i realizowany będzie w reżimie sanitarnym. Ograniczona zatem będzie również ilość biletów, tym bardziej, że honorowane będą wejściówki na odwołany kwietniowy koncert z udziałem Krzysztofa Grabowskiego.